Cześć! Dzisiaj dwa w jednym, czyli dwa przepisy w jednym filmie. Pokażę Wam, jak przygotować koreańskie side dish z przepiórczych jaj. Side dish, czyli coś, co je się do ryżu jako część koreańskiego posiłku. I teraz tak, od razu wyprzedzam Wasze pytanie. Czy zamiast przepiórczych jaj możecie użyć zwykłych kurzych jaj? Generalnie z braku laku można. Ale chodzi o proporcje smaku jajka do tego wszystkiego, w czym to jajko jest przygotowywane. Czyli wiadomo, jajo kurze jest większe, więc ten smak jajka będzie dominował. Generalnie oryginalny przepis każe używać przepiórczych jaj, ale jeśli nie macie dostępu do przepiórczych jaj, to możecie użyć jaj kurzych, bo warto. I tak warto. I teraz tak, robimy dzisiaj dwie wersje tego side dish. Pierwsza taka bardzo tradycyjna, bardzo, bardzo koreańska, bardzo tradycyjna. I druga wersja taka troszeczkę bardziej nowoczesna, młodzieżowa, fast foodowa, przekąskowa. Ale obie bardzo fajne, bardzo smaczne i bardzo ciekawe. Co jest fajnego w tych dwóch daniach? Po pierwsze, wiadomo, Koreańczycy jak Koreańczycy mają swój sposób jedzenia, mają swój styl posiłków. Jedzą to jako dodatek do ryżu, jako jedno z tych właśnie mini potraw, które właśnie je się z ryżem. Ale fajne jest to, że my w swoich realiach jedzenia posiłków, w polskich realiach jedzenia posiłków, również fantastycznie możemy wykorzystać te przepiórcze jaja. I to nawet na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy je wkroić do sałatki. Po drugie, możemy je zabrać do lunchboxa, na przykład gdzieś tam jako część posiłku do pracy, ponieważ te jajka, zwłaszcza te, które będą w zalewie, można przechowywać w lodówce do 4 dni. Można je zabrać gdzieś tam na wycieczkę, na piknik. Można dla tych, którzy są fanami ramion koreańskiego, jako takie urozmaicenie, jako jeden ze składników. Możecie również je podać jako przekąskę, zaskoczyć swoich gości, jeżeli macie gości. To jako jedna z przekąsek, jako jedna z potraw. Zwłaszcza te jajka, ta ostra wersja tych jajek. Dzieci też fantastycznie reagują na takie jajka, ponieważ są one małe i urocze, więc też dosyć chętnie je jedzą. A oprócz tego, zbliżają się święta wielkanocne, więc zastanówcie się, czy nie super sposobem byłoby takie dwie wersje tych jajek położyć jako część posiłku, jako część śniadania wielkanocnego właśnie na stole. Na pewno zaskoczycie tym swoją rodzinę i swoich gości na Wielkanoc. Także cały multum zastosowań, same plusy. Kolejnym plusem jest to, że dosyć łatwo się je przyrządza. Obydwie wersje dosyć prosto się przyrządza. Czyli tyle gadania, zabieram się za gotowanie. Zapraszam Was na drugą część filmu. Obieranie ich to jest jedna z bardziej upierdliwych rzeczy na świecie, więc dajcie to zadanie swojemu wrogowi.